A może tą łódkę zabrać. A nie, Paris jest okej. Okay. Że nosił. A czemu łódka jest jedna pod wodą? Jak ona zatonęła? Trzeba mieć jakąś dziurę. Pelcu, ty już masz diamentowy set? Za mną do podziemnego tego. Szybko wkopałem się do kopalni i znalazłem całą taką sieć diamentów, całą kopalnię diamentów. Zajebiście. Wow. To w ogóle jakieś wielkie, ogromne, podniebne miasto. Tak, to moje miasto, to właśnie moje miasto. Aha. To dopiero początek. Ej, macie laga? Strasznego laga, no. What the fuck, cappuccino. Ej, ja potrzebuję garnuchów do tego, żeby mi pomogli. Do roboty? Za mną, za mną. No tak, jest dużo pracy przy tym. Hopsa? Witajcie o skromnych progach. Podniebne miasto. To jest pierwsza baza wstępna. O tych legendach. Tak jest, podniebne miasto. Na razie zrobiliśmy tutaj przejście. Chcemy na razie kółeczko zrobić, a potem tą przestrzeń w środku wypełnić, żeby to była wielka po prostu podłoga, no i sklepy, burdele, miejscówki, spoty, skłoty, miejsce kurwa na sport, siłownie, gym, wszystko tu będzie, nie, elegancko, i nad ziemią, nad ziemią. Ale wyobraźcie sobie wojnę, jak tu będą ludzie podchodzić i oni będą wszyscy na dole, nie, walczyć, a my z dołu tak będziemy napierdalać. Kurewki jebane, Legolas, pa, pa! Kurwa, dwie czołgi zmarnowałem, poważnie? Bo trzeba to jakoś obudować, tak? Przetestujmy. O! O kurwa! Uważaj, bo wpierdala się pod celownik! Zgaszę cię, czekaj. Zgaśmy. O, oj, dobra. Kamień. O kurwa, dobrze, mi się... Patrz to. Daisy mi się przypomniało. Patrz to, no i patrz, pali się? Nichuja! A poczekaj. Ma ktoś może krzemień? Potrzebuje krzemienia i jednego sreberka. Wszystko spłonie. Wiesz, to jest takie miasto, kurde, no wiecie, no... No nie powinni go palić, no gdzie? Ale jak będą chcieli zaatakować? Zrobić abordaż, piraci? No to honorowo nie niszczyć bazy, tylko wiesz, wjazd tutaj, nie? Ale właśnie wyobraziłem sobie tutaj kilka, czy wyobraziłem. Z tej streamers mieliśmy kilka turniejów, jakie tu można organizować, że stoi jedna gildia tutaj, 5 osób, druga na końcu, jest 3, 4 i biegną na siebie. Jest walka. I kto spadnie, przegrywa. Tak, to jest wielki turniej podniebnego miasta chciałbym zrobić. I wiesz, różne na przykład turnieje, różne zawody w podniebnym mieście. A na końcu wszyscy piją piwo i się cieszą. Można było... No, a umyć taki ty, patrz, umyć taki ty, patrz, pyk. No. Mm? No dawaj. Co to taki magiku? Jakiś timeout ty masz. O, patrz. Zobacz go. Wow. Ale wiesz, robisz taki trik, że rzucasz to, nie? Na przykład do góry. Ty, ale skąd on ma taką pewność? No, właśnie jak ją zdobyć? Z questów. Sami zdobędziecie za jakiś czas. O nie, jest. Do góry. Ale widzieliście to, OP? Jeszcze tak, raz, tak, pokaż tak. To widzom, pokaż to widzom. Jeszcze raz zaprezentuję. No. Zobaczcie, siemanko widzowie, dzisiaj pokażę wam magiczną sztuczkę minecraftową. Oto moja kulka. Rzucam ją w lewo. Zobaczcie jak leci, ale teraz patrzcie na mnie! Za chwilę zeskoczę! No. Wow, zeskoczył, tam się pojawił, jaki magik! Ja też taką wow. Muszę. A wy jesteście takimi osadnikami bez gildii, jak tak? Na ten moment tak. Freestyle, no bo... Na ten moment tak, no bo ja nie wiedziałem ile będę grał, czy będę grał, ale w sumie gierka siadła. No i tak, wiesz, czekamy aż na pierwszy odsiew graczy, niech zostaną jakby, wiesz, najtwarci, a my tak trochę RP, trochę taki freestyle, trochę najemnicy, ale teraz pelcu testy, no z trzech już będzie od KB, może coś zrobić. Może własną gildię stworzymy i będziemy rozpierdalać każdego. Na pierwszy rzut pójdziesz ty, Woder. Specjalnie cię tu zaprowadziliśmy, żeby cię dorwać. Hahaha, bez kapki z itemów. Oddesz nam zbroję. Ej, słuchajcie, mogę was zabrać do mojej starej miejscówki gildii. Tam zostało jeszcze kilka skrzynek, może jakieś itemy? Panowie, ale tam właśnie Cinkro mówi, że jest blokada jakaś na tej gildii. Tak, generalnie jest blokada. Co, dużo się zmieniło, chłopaki. Muszę wam przekazać. Włodar Pelcu będą nowymi nabytkami w gildii Remsuły. Nie wiem, czy ten stream ty masz ochotę być w gildii. No ciekawe. Czy chcesz być takim wolnym strzelcem jak Logan? Nie no, z chłopakami bym se pograł. Ale nie wiem, czy to gildii, czy to bez gildii. Zróbmy konkurencję dla Xaya. Właśnie tutaj, myślałem, że razem pogramy. Ale wiecie, powiem wam, swoją zrobimy gildię. Swoją zróbmy. Uwielbia mnie ten zwierzak. Według mnie trzeba zwierzaka raz odjebać. On strasznie się klei do tej Mamiko, ja widziałem, że ona ci się troszkę tak, wiesz... No Mamiko mi się zawsze podobała, ale zwierzak powiedział, że mam wypierdalać od niej. Ale powiedział, kurwa, jeszcze ale raz zobaczę blisko tak Mamiko, to mnie najebie. Chłopaki, my mamy kurwa zebrać ale bomby i mamy rozpierdolić tą kurwa karczmę. Stary, nie widzieliście, jak miał karczmę, widzieliście, jak miał karczmę, stary, wielką, mam wszystkie rzeczy. No ale stary, rzeczy. Tak nie może być, tak, chłop podchodzi, robi tak, tfu, pluje kurwa na nas. A no, to się wyderzem, podsypuje Mamiko, on podsypuje Mamiko, dlatego ona z nim jest.
No wykorzystuję ją! Rozjebał wszystkie kaczki! Kocham ją! To uratujmy ją! To uratujmy ją, no! Ja znam historię. To było tak, że mamika stworzyła tą karczmę i później przyszedł ten gościu, kurwa, zwierzak, najebany do karczmy i przejął to! Najebmy go! Tak! Mi się to nie podoba! Kurwa, tak nie może być! Najebmy go! Ja krzyczę zwierzak, a wy krzyczycie kurwo! Zwierzak! Ty kurwo! Jedziemy z nim, kurwa, jedziemy kurwa ze zwierzakiem, kurwa! Ale on był dla mnie miły, dał mi jedzenie! Ale stary, tak cię, chciał cię omamić! Ja miałem tak samo z moim ojcem, na początku fajnie, miło, alimenty, później chuja i sądy, kurwa, wariacie! Nie może tak być, oni w chuja. Dobra, musimy odzyskać w takim razie mamiko. Powiedz mu! A co może podstępem? A co jeżeli porwiemy mu kobietę? O! A to jest jego dziewczyna? Tak, tak. Znaczy jest ona nie chce. Ale on jej nie płaci nawet. Ona jest omamiona, tak jest. Ale tak, ona jest omamiona, tak, dokładnie. Zobacz, to jest cydr. On jej to normalnie daje i ona wtedy jest omamiona. Upita. Omamikowana jest, kurwa. Omamiona mamiko. Omamiko. Omamiko, no. To jest chyba dlaczego jedyna kobieta, jest jedyna kobieta w okolicy chyba, nie? Oj, tak. Ja mówię zwierzak, wy mówicie? Ty kurwo! Ty kurwo! Zwierzak! Ty kurwo! Kurwo! Ty kurwo! Dobrze, kurwa. Ty kurczaku ty! Ej panowie, bo nie gadaj o tej gildii Ramsuły, a ja chyba z wami chciał gildię stworzyć. A czemu ty masz być gildii Ramsuły, jak powiedział? Nie wiem. Pewnie multi. A kim kurwa to jest multi, że mówić, królem? Gildii masz być? No właśnie. Co to, ty kurwa co, założył ten serwer? Nasz jest, my decydujemy w jaki gildii. No właśnie. Robimy gildię, kurwa, ssania kutasów. Dobra, nazwijmy się KB, będzie lepiej. No, tak. JKB. JKB. Pomimo wszystko. Tylko wiecie co? Żeby zrobić gildię, to jest, kurwa, ja pierdolę. Zrobimy to, a czemu nie? Ale dni grania. Tak, ale nie musimy przecież mieć jakiejś bazy. Już jesteśmy gildią, bo nasza gildia to ludzie, a nie jakieś itemy, że trzeba zebrać. Więzy krwi. No i pięknie. Nasza gildia to po prostu gildia, nie musimy mieć taga nad głową. Ej, byłeś pod naszym miastem? Nie byłem jeszcze. Jaka ciemnica już się robi? Tak. Ale wiesz co wpadłem? Patrz, tu robimy podniebne miasto, jest jasne i tak dalej, a na dole można zrobić dungeon, lochy. Powiem ci, jak zrobimy... Lepiej. Tak, jak zamkniemy cały ten obszar, to pod nami będzie mega ciemno. Fajnie to wygląda w ogóle. Można zrobić jakiś ciemny las z pochodniami i tak dalej, mega rozkmina. Zajebiste. Albo tą lawę na przykład wylać miejscami. Albo lawę, no tylko czy da się to zrobić? Jak wiesz, jak wylać taką w lawę? No wy wiaderko bierzesz i chyba wylewasz, no. W wiaderku lawę da się? Mhm. Słuchaj, godzinka i już mamy wszystko objechane, tak szczerze. Tu jak mam ogrodzenie, to można puścić pociąg po naszym mieście. Jest opcja zrobienia wózeczka i torów? Jest, tak, są tory, tak, chyba są, nie? Tak, jak najbardziej. Albo jeszcze wiesz co? Można zrobić jakąś taką salę posiedzeń i po prostu rozstrzygać wojny gildii tutaj. Kto wygrał, kto przegrał, tak, kurwa. Tak, dokładnie. Sąd. Musimy to zajebiście zrobić. A druga sprawa, to ten obszar pod nami, pod miastem, to będzie w chuj duża misja, ale trzeba go zrównać. Wiesz o co chodzi? Mhm. Przeojebać go łopatą na równi. A dziury wypełnić inną glebą, żeby była równia i może las posadzić, bo też mam dużo tych drzew. No jest twój rozkwin, może w chuj to fajnie zrobić. Obliczy mi jakiś matematyk, ile potrzebuje klocków drewna, żeby całość zabudować. Testri, różnymi kolorami drewna możesz JKB ułożyć. Genialne. O stary, dużo znaleźliśmy w ogóle bazę, która niedaleko nas była. Aha. I mamy w kurwę ziemniaków pieczonych, ryby. Znaleźliśmy krowy, no musisz to zobaczyć. Chyba trafiliśmy na jakąś starą, opuszczoną bazę. O! Jakiejś gildii. Zajebiście. Jak ktoś, to w skrzynach są ziemniaki dla ciebie, półsmażone już. Super. I ktoś już smażę trochę ryb. Super. Będzie po drewno. Dobra, a zobacz jak tu ten, ile już kurwa jest zrobione. Widzę, zajebiście, kurwa. I zobacz. To zielone. To zielone to drzewko. Drzewo się przebija pod nami, zajebiście. Tak. Ej, zobacz kurwa jak to wygląda, zajebiście. No. Ej, kurde, mega. O! Ej, mega, to jest mega przyklejone. Będę tutaj rozwijał. Tak jest. Zamknijmy ten kwadrat. To tak. Jest, wydaje mi się, momencik. No, trochę to pewnie potrwa. Jest plan, żeby zrobić JKB w środku. Bo zobacz sobie, jak spojrzysz na mapę, to masz... napis? Albo dziurę zostawić JKB. Z spodu będzie widać JKB, tak? Z góry, zobacz sobie na... JKB Gildia. Zobacz sobie na mapkę, otwórz sobie mapkę, jak to wygląda, gdzie jesteśmy tutaj. Można by było zrobić tak, żeby było JKB widać. A, no faktycznie. No, można. Tak, dziurę najlepiej, dziurę z klocków. Dziurę. Ej, a może nie dziury, tylko szklane zrobimy, żeby być przezroczyste.
O! Ze szkła jodkowe, tak. Wiesz. Na początku dziura, a potem szkło. Bo piasek znaleźliśmy, kurwa, w tej gildii, no. Ale kurwa, zamkniemy to dzisiaj na pewno. Zobaczcie, ile już zrobione. Jakby tą górę może nawet zniszczył. Tą górę, żeby nie była tak blisko podniebnego miasta. Można zmodyfikować. Trzeba ją zmodyfikować, no. Ewentualnie, wiesz co, w tej górze wyżłobić taką wielką jaskinię. No, i będzie częścią miasta może. Ogólnie tam jest na styk, tam się styka trochę nasze miasto z tą górą. Albo właśnie odciąć, dzięki. No. Albo odciąć, no. Twarz cappuccino po prostu wyżłobić. No, albo tak. Właśnie tak jak są te trzy głowy. Tak, trzy głowy, no. To nasze trzy, założyciele. Tylko to już jest, kurwa, wyzwanie. Oj, kurwa, tak. Albo łatwiej, wielkie JKB w górze, że stąd widać JKB. Tak, na samej górze, tylko takie potężne z ziemi, wiesz, takie kurwa, że stąd jak drzewo to jest wielkie, JKB. Dobra. I świecami to opierdolić, nie? A gadamy na razie o infrastrukturze, myślimy. Aha. Bo za chwilę skończymy płytę główną i trzeba będzie myśleć nad, wiesz, modernizacją, czy gdzie miasto, gdzie co, gdzie tory. Ej, albo wiesz co, nie podnieść, zrobić jedną kondygnację niżej i żeby ziemia była na równo. Wiesz o co chodzi? Farma taka podwieszona. Tak. Dobra, dobry pomysł, no. No, tylko kurwa ciężko to będzie zrobić. Trzeba będzie... No, zrobimy to. Tak, dobra. Tak, zrobimy to. Dobra, idę po drewienko jeszcze, panowie. To jest spoko, a tory jak się robi? Drewno i metal jakiś, nie? Chyba tak, drewno i metal. Nie wiem jeszcze, ale zrobimy. Wiesz, ja mam tam kilka torów, ale to kilka sztuk. No i wózeczek fajny i zajebiście będzie. A można też zrobić później tak, że, wiesz, zagospodarujemy tutaj i gdzieś będzie stacja na ziemi, żeby do nas dojechać. Wiesz, będziesz jechał przez pół mapy, wiesz, tutaj, nie? A potem zrobimy tak, że międzygildiowe zrobimy ten... No wiesz, do każdej gildii będzie można dojechać torami. Okay, rozumiesz? Okay, to będzie zajebiste. I tramwaje porobimy, kurwa. Pętle wszystko. Czyli tutaj pętla będzie tak naprawdę. Możliwe, zajebiste, no? Zajebiste. Złapiesz mnie w razie czego? Złapię cię. Skacz. Dam radę? O, myślę, że spokojnie. Kurwa, jeszcze raz. W końcu mi się uda, panowie. Spróbuję jeszcze trochę przedłużyć skocznie. A myślicie, że go w locie strzelę strzałą, czy nie? Nie. A, myślę, że ciężko by było. No ale jak strzelisz, to... Nie no. Nie, okej, zabijemy. Wow! Bokjump! Ale daleko, stary, to jest. Też tak wydaje, że blisko. Dobra, udało się. Od czego zależy spadanie głodu? Od spadania Piotrka Korwa z wysokości. No, spierdolił się na dół. Gdzie ten Sinkrof? Miał być. Spóźniony już. Wow. Zajebista jest ta kulka. Mi ją zajebali. Nie słyszę cię? Jak coś mówisz? Jestem. A, dobra. Przerzucił chyba ten. O! Przerzucił murek. Uwaga! I wróciło. Ej, bo mi tą kulkę zaraz zepsujesz! Bo to trzeba wyczuć ją, wyczuć. Nie, spokojnie. No, trzeba wyczuć tą perłę, tak? Proszę bardzo. Ale też będziesz miał za chwilę swoją perłę, bo ty to musisz. Potrzebuję perły. Perły Slendermana. Taką jednorazowego użytku. Tak, zobaczcie. Ale to zajebiście wygląda ta noc. Tak, ta pod spodem, nie? O kurwa, pięknie. Palcu mówisz, że tam się mogą potwory żyć sobie, tak, nie? Jak w ciemności. Tak. Zajebiście, czy będzie mógł się schodzić XP na przykład, nie? I co robimy z tym drzewem? Proszę bardzo. Co robimy z tym drzewem? A, chyba został ktoś wyciął. Którym? Ja myślę, że tak fajnie, jak ono, wiesz, może sobie podrośnie jeszcze trochę? Tak, ale wiesz, co bym zrobił? Ja bym... on myśli, że ono podrośnie, bo popatrz na to drzewo, na to, patrz. Takie byłoby zajebiste, taka choinka, nie? Tak, tak. I, bo wiesz, to wygląda fajnie, ale choinka byłoby zajebista, nie? Bo jakby wiesz, drzewa, powietrze czyste... Taka to jebana choina. Kurwa, ile drzewa tam wezmują. Wiesz co, jak cztery sadzonki obok siebie umieścisz, to rośnie takie, no, kurwa jebitne jak tam. I takie można by było zrobić, to? Ej, to ja zetnę dobra. To. I postawię cztery. Cztery obok siebie i wpierdolę dużo tej kociej mąki, czy tam. Dobra. Testry, a masz taką perłę? Od Endermana? Wiesz co, od Endermana. Ender Pearl? To jest to? Tak. No proszę tak. Bardzo. O, dziękuję ci bardzo. Stworzy właśnie tą, co... Ty też masz tą samą z cappuccino? Niestety moja stara gildia mi zajebała. Aha. No. A nie możesz tego jeszcze raz zrobić? To chyba jest nie. Jednorazowe. Chyba jednorazówka, więc trzeba jej pilnować mocno. No bo... Tu jest środeczek, idealnie. Tu. Tak. Idę po koci mąkę.
Kością mąkę. Ile tej koci miętki? Chuj wie, no. Ładuj ile wlezie. O, patrz, świecą. O kurwa! Wow! O kurwa, co jest? O kurwa! Czekaj, ej, zajebiście! Ale wyjebało! Ty zobacz, kurwa, jakie wielkie! Ej, mega dobrze! Ale, a ty nie masz tej perły? Nie mam. A, straciłeś. Tak. Czekaj, ja też straciłem raz, aha, ale Bartmanowi powiedział, że mi zrespi. A, pogadam z nim. Ej, dobrze to wygląda, nie? Zajebiście, idealnie ej, jest. Ale skoro... Ej, pa, jak szybko wyrosły! Co jest? Mamy drewna! Ej, stary, a wyobraź sobie... Tylko wiadomo, to łatwo ściąć, ale... Nie, to już odleciałem, ale cały mur z tych drzew. Kurwa, nie no już, nie przesadzajmy. Prawie trzy dychy, kurwa, się cieszę z drzewa w Minecrafcie. Pojebany jest ten świat, ale zajebiście. Znaczy 25, nie? Żeby nie było. Prawie 25. Po prostu zakrągliłem. Niesamowite. Chyba zostały ty. Ostatnie kloce. No to jednocześnie trzy. Musimy te trzy, cztery. Brawo, yes. Mamy yes. To! Jest, cała platforma. Jest. Yes. Zajebiście. Tak jest, ale mapce fajnie wygląda. Jesteśmy więksi od respawna nawet. Tak. Karczmy to przy nas, karczma to jest dwa razy mniejsza od naszej. Okej, okay, pierwszy etap budowy zakończony. Fundament. Teraz jeszcze wyżłobić JKB ze szkła. Mhm. Biegnie ktoś. Skąd ta woda wypływa? A to może Cinkrow. A to wy, siemanko. Ja pierdolę, to faktycznie jest podniebne miasto. Ta, dawaj tak, na górę, jest. Dawaj na górę. Zobacz, nawet zaimplement... Mam podniebną perłę. Wow, tak samo. O, nie wszyscy. Ja już do was lecę. Dzień dobry. A torowisko, bo to będzie kolejka górska, będę zapierdalać, a potem piętro wyżej. Sky is the limit. Wow. Będzie kilka pięter naszego miasta. To jest dopiero początek. Wow. I pociąg do każdego to... i gildii. Tak, i chcemy zrobić połączyć pociągiem każdą gildię. A karczma... żeby zrobić tym samym kolorem, czy wam zabrakło materiału? No to ciężko zrobić tym samym kolorem, ale... To jest tak specjalnie właśnie o to chodzi, że to tak się naprawdę buduje, nie? Mhm. Te same deski, żeby sprowadzić, to w chuj roboty. A co jeżeli ktoś tutaj przyjdzie i spali to? W takim razie my spalimy cały serwer. Znajdę serwerownię, wsadzę petardę, wypierdolę. Mam dla was coś specjalnego. Chodźcie tutaj, odwróćcie się na razie tak. Odwróćcie się, żebyście nie patrzyli. Nie! Dobra. Chcesz tam to tak. Dobra, zaufam cię. To dla was, zobaczcie co przyniosłem. Co to? Co to? Block of Amethyst. Skąd masz to, takie coś? Ale co to jest? Wow, Block of Amethyst. Dziękujemy za to, Dar. Dzięki. Co to daje? Absolutnie nic, ale fajnie wygląda. Ale ładnie wygląda. A to wiesz, że zrobimy. Miodek do herbatki. O, dziękujemy. Miodzio. To może od razu JKB zrobimy z tego ametystu. Masz tego więcej? Cinkrow? Tak. A ja wiem, dlaczego ty chcesz się bić ze zwierzakiem. Słyszałem. Dlaczego? No coś tam, jakaś spina była. Doprowadził cię do płaczu. No, trochę mnie wkurwił. Szczerze popłakałem się. Ale nie wstydzę się tego. Jestem prawdziwym mężczyzną, nie boję się łez. I bardzo dobrze. Nadal chcesz mu wpierdolić? Oczywiście. Ja mu, kurwa, spalę tą całą chatę. Nie tylko wpierdolę. Mordzia, ja mam zbroję do tego konia. Chcesz? Ja mam zbroję, ale siodła potrzebuję. Chłopaki, co robimy z tym zwierzakiem? No co? Ja chcę pierwszy, nie? Zostawcie mojego konia! Nie lubię pokryć, mogę pierwszy? Ja chcę. O! Mamy, jak trzęsie! Ej, co ty gadasz, wyścigi konno? No tak, on jest nieokiełznany! No kurwo, co ty zrobiłeś? O! Jak wsiąść? Do dupki. Ej, bo mi gorące strzały się kończą, to jest kurwa. Panowie, to co robimy? Jest 40 minut do tego świata, który otwierają. Idziemy wpierdolić zwierzakowi przed tym, czy co robimy? Ja nie wiem, trochę się denerwuję. Dlaczego? Widziałeś, co on robił z Mamiko? Mamiko rozmawiała z Kubiksem. Kubiks powiedział tak. Jeżeli on ciebie więzi, to podskocz dwa razy. Zgadnij, co zrobiła Mamiko. Podskoczyła dwa razy. Co? Nawet cztery. Kurwa. O kurwa. Ej, ja mam go na smyczy, nie? I wezmę teraz perłą, to on ze mną poleci? Znaczy mam perłę. O. Udało się ją zdobyć. Ej, Piotrek, musimy go zamknąć, tego konia gdzieś. Gdzieś go trzeba zamknąć. Może zakopmy go. A, z bossa. Zróbmy po nim dziurę. Ale zakopać go... Nie, spokojnie, z tą perełkę ogarnę. Nie. Tu niech wskoczę. Ale da się go jakoś przetransportować do góry? Żeby na naszym podniebnym mieście były kaczki, kury, to trzeba właśnie... Ty kurwo idziesz, koniu jebany, na dół. Dobrze. Uważaj, bo zabijesz go. No, trudno dostał w pizdę, że wiedział, że ktoś jest panem. Kurwa, wracaj.
bo muszę ogarnąć pewne rzeczy na mieście. Jasne. Wydaje mi się, że spotkamy się w tym nowym świecie. W Warszawie? A do tego dotrzeć? To może do tej 20 porobimy tutaj te torowisko. No pewnie, powodzenia, torowisko, powodzenia, do zobaczenia. Może budynki porobić, torowisko, no wszystko możemy porobić, tylko trzeba rozplanować to, nie? Gdzie stawiamy co? Nie, koniu! A Piotrek, po co ci była lawa? Bo musiałem stworzyć sobie taki itemek na tą perłę. I trzeba go też karmić. Na razie nakarmię go strzałą ognia, dobra? Mhm. Jedz nie, to, nie, to, nie, błagam. Żartuję, żartuję, żartuję. Nie rób tego. Ale możemy go utopić. O kurwa, płynie. Żartuję. Nie! Nie wyjdziesz. To będzie konik morski. Kumacie, że w wodzie. Tak. O, zobacz, o. Tutaj taki... Taki przesmyczek. Taki szmaragdy. Ała! O, jest. Ej! Co ty robisz? Koniu, ała! Auć, auć, auć. Ej, chłopaki, wypuśćcie mnie. Siedź tam. Dobra, chodź. Wychodź, wychodź. Jak... ale szybko, Kuszko. A gdzie jest koń? Jest. Ej, a macie trewienko? Ale udusisz zrobimy... go, człowieku. No wiem, dlatego trzeba zrobić mu tu taki... Płotek. Taki przesmyk. Tak, taki płotek. Albo klapkę. Taką klapkę można z drewnianą zrobić. Zrobisz takie płotki. Co to było? Cie. Ej, takie to? Coś. Takie... Siuuu! Siuuu! Ronaldo taki... na serwerze. I to koń chyba. To on tak robił? Ale takie... No takie siuuu! Dawaj go, dawaj konia. Dawaj konia. Ale chodź koniku, chodź. Jest. Jest konik. Jest konik. Jak zrobić taki fajny mureczek? Taki nie taki jak ten, tylko taki z dziurkami. Z patyków trzeba. A, patyki, dobra, to już robię. O kurwa, fence gate, ja pierdolę! A pokaż, a jakbyśmy tak podnieśli o jeden drewno. Żeby on był wyżej? Coś takiego, tak. I dookoła zrobimy takie schodki, ale będzie tak trochę wyżej. Może być. Chodź. Koniu, chodź. To fajdany. No i zajebiście. Robimy zoo, robimy zoo. Obok konia będą świnki, owce, cinkrow. Też się go zamknie w tym? Taki, kurwa, ten koń taki trochę zakłopotany się wydaje. Kurwa nisko. Banią zapierdali.